Chwała Bogu za to, że chce nas przygarniać do siebie coraz bardziej i bardziej, uczy nas tego, co jest potrzebne nam, abyśmy cel osiągnęli, abyśmy dobrze poruszali się po tym ziemskim terenie, aby nie stracić tego, co osiągnął Jezus Chrystus, chodząc tutaj, po tej ziemi, dla mnie i dla Ciebie, ponieważ to jest coś tak cennego, coś tak ważnego dla mnie i dla Ciebie, że poznając to, jeszcze bardziej poznajemy wspaniałość dawcy, który to daje. Z miłości, z łaski, z dobroci. Ten, który wykonał tak potężne zadanie na krzyżu, biorąc moje i Twoje grzechy na siebie, który poniósł tak wysoki koszt swojej wspaniałej miłości i dobroci, daje nam to, abyśmy mogli kosztować z tego dobra i cieszyć się tym każdego dnia, abyśmy mogli chlubić się Panem, który tak nas umiłował, że nie patrząc na nasze życie, poszedł, aby uwolnić nas od całego balastu wszystkiego, co oddzielało nas od Boga i od Jego Syna Jezusa Chrystusa. I daje to tak w miłości, w takiej dobroci, w takiej ochotnym pragnieniu. Nawet mówi, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a dostanie. Kto chce, niech bierze, niech korzysta z tego. Mamy najświętszy przywilej poznawać i doznawać tego, który jest doskonałym wykonawcą woli Ojca w niebie. Mamy przywilej słuchać słów, które są doskonale prawdziwe, których nie ma zakłamania, których jeśli wiemy, że On to powiedział, to znaczy, że taka jest prawda. To jest wspaniałe, że mamy w końcu punkt odniesienia. Kiedy słyszymy Słowo Boże, wiemy, taka jest prawda. Dlatego im bardziej kosztujemy ze Słowa Bożego, tym bardziej doświadczamy, jak wspaniałomyślny jest Bóg, jak wspaniałomyślny jest dawca życia, który pozwolił nam zacząć zagłębiać się w Jego wspaniałe prawdy, aby kosztować, jak wspaniały jest On. Dlatego Jezus powiedział, że poznawać Boga, tego prawdziwego, jedynego Boga, Jezusa Chrystusa, którego On posłał, to jest żywot wieczny. To, co podobało nam się kiedyś i na co aż oczy nam się świeciły, a nogi były gotowe od razu tego biec, niczym jest w porównaniu z tym, co kosztujemy z tego, co mówi do nas Jezus Chrystus, co mówią prorocy. Niczym to jest. Niczym to jest. To, co mamy zawarte w Słowie Bożym, to jest wartość. Wspaniała wartość. Tylko trzeba to słowo powiązać z wiarą. Ci na pustyni mieli kłopoty, dlatego że słyszeli te same słowa, wspaniałe Boże słowa słyszeli, ale nie powiązali je z wiarą i dlatego nie zobaczyli, że skoro Bóg powiedział, to tak się już stało, już się stało. Bez względu na to, jakie przeciwności są na drodze, to już się wykonało. Dlatego każde słowo niesie w nas radość nieba, bo ono jest wypowiedziane z radością Boga Wszechmogącego. Bóg nie mówi znużone słowa w niebie i że tak wiele musiał poświęcić dla mnie i dla ciebie i dlatego jakoś tam, żeby w końcu nas nie zabić, to coś tam dla nas zrobił. On to ogłasza z wielką radością i chwałą. I całe niebo się raduje, gdy jeden grzesznik się upamiętowuje. Bo niebo jest pewne, że temu grzesznikowi grzechy zostały przebaczone. Już Bóg nie ani razu nie wspomni ani jednego z tych grzechów. Każde słowo Boga niesie w nas nadzieję, pokrzepienie, posilenie lub ostrzeżenie.
Kto z was tak dla hecy sobie karci swoje dzieci? Tak klapa dla hecy, albo dwa klapy dla hecy, tak dla śmiechu, dla hecy, tak żeby... Nikt tego nie robi. Jeżeli już ktokolwiek karci swoje dziecko, dlatego że je miłuje, chce dobra tego dziecka. Bóg, kiedy cokolwiek do nas wypowiada, nie wypowiada tak sobie. On mówi to z miłością do mnie i do ciebie. I dlatego jest tak ważne, aby powiązać z wiarą każde słowo, które czytamy, i zacząć się albo smucić, że to słowo mi mówi, że jeśli pozostaniesz w tym grzechu, to poniesiesz konsekwencje tego, albo radować się tym, że jeśli będę wzywać imienia Pana Jezusa Chrystusa, to będę zbawionym. I cieszyć się z tego, że została dana nam możliwość, abyśmy mogli wołać zwycięzcę nad diabłem. Abyśmy mogli wołać imię tego, który pokonał diabła i żebyśmy byli pewni, że On jest gotów pomóc tobie i mi. Abyśmy cieszyli się z każdego słowa Pana Jezusa Chrystusa. Widzicie, Pan Jezus, kiedy mówi, kiedy wrócę, czy znajdę wiarę na ziemi, Jemu właśnie o to chodzi, czy znajdzie radosną wiarę tych, którzy są Jego uczniami, uczennicami, czy spotka zadowolonych chrześcijan i chrześcijanki, którzy powiedzieli, Panie, myśmy nigdy nie wątpili nawet, że to jest prawda, co Ty powiedziałeś. Myśmy nigdy nie wątpili w to, że Ty jesteś prawdą. Myśmy się cieszyli tym, że Ty powiedziałeś do nas te słowa. I myśmy podjęli się tego, żeby tak żyć. I doznaliśmy w swoim życiu, że Ty okazałeś się wiernym wszystkiemu, co do nas powiedziałeś. Widzicie, do nieba nie ciągnie się ludzi, do nieba biegną ludzie. W dobrym biegu brałem udział. Do nieba biegnie się z wielkim zadowoleniem, z wdzięcznym sercem, że to niebo otworzyło się dla nas z miłością wszechmogącego Boga, ale w tej drodze jest krzyż, jest krew, jest coś, co pozwala nam pozbywać się tego, co by oddzielało nas od tego nieba. A więc mamy przywilej kosztować, że każde Boże Słowo jest po to dane, nawet kiedy smutek jest, to ku upamiętaniu. Bóg nigdy nie posłał swego słowa po to, żeby Jego lud chodził zawsze zasmucony, z opuszczonymi rękoma i przygnębiony i uważał, że narzuciłeś na mnie tyle ciężarów, że ja nie dam rady sobie z tym podołać. Nigdy o tym tak Bóg nie myślał. On dźwiga ciężary nasze. On o tym powiedział nam. To On dźwiga nasze ciężary. A my uczymy się, aby na Niego składać je, aby samemu nie dźwigać tego, co On powiedział, że On bierze na siebie, aby nam dać możliwość ratunku i zbawienia. Wielu chrześcijan przez te wszystkie pokolenia miało właśnie z tym kłopot. Nie powiązali słowa z wiarą. A jeśli tylko łączymy słowo z wiarą, to jesteśmy bardziej pewni tego, że tak jest i amen, niż jakiekolwiek wcześniej słowa słyszeliśmy kogokolwiek i byliśmy przekonani, że ten człowiek dotrzyma tych słów. Czytając więc Słowo Boże, chciejmy dobrze wykorzystać czas, którym dzisiaj żyjemy. Kto go wykorzysta, ten będzie szczęśliwym człowiekiem całą wieczność. Dobrze wykorzystać czas po to, żeby kosztować z tych słów i doznawać, jak Pan Jezus prowadzi nas według tych słów wzwyż, do chwały. Wiecie, podoba mi się to, jak Słowo Boże mówi o zgromadzeniu w niebie. Podoba mi się to, że tam będą sami święci. Bardzo mi się to podoba. Wiecie, na ziemi już się opatrzyliśmy wielu ludzi. Już wiemy, na ziemi to jest nierealne, ale w niebie jest to całkowicie pewna rzecz, że miejsce chwały będzie wypełnione samymi świętymi. To będzie najwspanialsze zgromadzenie, które nie będzie miało nigdy końca, wiecie, i dlatego mam zamiar w nim wziąć udział. Myślę, że ty też. I dlatego potrzebujemy tego, który przeszedł przez podobne doświadczenia jak my, ale wytrwał do końca i wygrał.
Korzystajmy zawsze z tego, że możemy jeszcze otwierać Boże Słowo i ono tak wiele do mnie i do Ciebie mówi. Dzieje apostolskie, 10 rozdział. I w tym 10 rozdziale od 34 wiersza czytamy słowa Piotra, który mówi do Korneliusza. Piotr zaś otworzył usta i rzekł: teraz pojmuję naprawdę, że Bóg nie ma względu na osobę, lecz w każdym narodzie miły mu jest ten, kto się go boi i sprawiedliwie postępuje. Posłał on synom izraelskim słowo, zwiastując dobrą nowinę o pokoju przez Jezusa Chrystusa. On to jest Panem wszystkich. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. A my jesteśmy świadkami tego wszystkiego, co uczynił w ziemi żydowskiej w Jerozolimie. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie, ale Bóg wzbudził go trzeciego dnia i dozwolił mu się objawić nie całemu ludowi, lecz świadkom uprzednio wybranym przez Boga nam, którzy z nim jedliśmy i piliśmy po jego zmartwychwstaniu. Przykazał nam też, abyśmy ludowi głosili i składali świadectwo, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. O nim to świadczą wszyscy prorocy, iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię Jego. Wspaniałe, proste, pełne chwały słowa, wypowiedziane na tej ziemi przez człowieka, którego napełniał Boży Duch. Słowa, które mogły być wypowiedziane, ponieważ Pan Jezus był na tej ziemi i Bóg był z nim. Najwspanialsze chodzenie z Bogiem widzimy w Bożym Synu, który zawsze czyni to, co chce Ojciec. Najpiękniejsze doświadczenie, wiecie, te wszystkie rzeczy, przypomnij sobie te bajki, które czytałeś, czy czytałaś, te rzeczy, które oglądałeś, czy oglądałaś w swoim jeszcze grzesznym życiu, jak człowiek rozpalał się nimi, jak gdzieś tam na podwórko biegł i rozmawiał z kimś i mówił o tym, czy mówiła o tym, zobacz, coś takiego widziałem, czytałem, czy czytałam. Po prostu człowiek przeżywał te rzeczy. Ktoś by powiedział: głupcze, to jest kłamstwo. Z powodu kłamstwa się tak cieszysz, ale to radowało serce tego człowieka, który to poznał, bo wydawałoby się, że to sprawiało jakiś sens w życiu tego człowieka. A tu mamy o wiele piękniejsze wiadomości, o wiele wspanialsze wiadomości ze Słowa Bożego, że każdy, kto wierzy w imię Syna Bożego, będzie mieć odpuszczone grzechy w Jego imieniu. O wiele piękniejsze prawdy z chwilą, kiedy przyszedł Boży Syn. Słuchamy proroków, ich ogłaszanie, ale kiedy spotykamy Syna Bożego, Jego głoszenie jest doskonałe. To, co było tajemne, zostaje wystawione na jaśnie. Ujawnia się chwała Boga, który jest miłością, sprawiedliwością. Zaczynamy coraz bardziej doznawać, jak bardzo ważną sprawą jest to, aby Bóg był z nami w tym, co czynimy dzisiaj. Aby Bóg mógł się nami posługiwać tak, jak On chce. Aby chwała Boga mogła nas napełniać. Pierwsza Mojżeszowa, 35 rozdział. Widzicie, wiara nie polega na tym, że ja mam wiarę. Wiarę można zobaczyć poprzez to, jak ty korzystasz z tego słowa, bo słowo jest poprzez słuchanie.
słuchanie Chrystusa, słuchanie proroków. A więc wiarę można zobaczyć poprzez to, jak ty korzystasz z tego słowa. I to jest dopiero wiara. Jakub mówi, wiara bez uczynków martwa jest. Dopiero korzystanie ze słowa pokazuje, jak wierzymy. Znajomość słowa to jeszcze nie wszystko. Korzystanie ze słowa pokazuje, jak wierzymy. Faryzeusze znali słowo, ale korzystanie z tego słowa pokazało, że oni są niewierzącego serca. Mówili, ale nie czynili. Dlatego dla mnie i dla ciebie jest tak ważne, aby korzystając z tego Słowa Bożego, aby to było w nas widoczne, że my z tego Słowa korzystamy, że to jest treścią naszego życia się staje. Im bardziej zanurzamy się w kosztowność tych słów, tym bardziej przemieniani jesteśmy poprzez to, co to Słowo do nas wnosi. Także chwała Bogu za to. Droga pielgrzymów i wychodźców to jest droga, w której uczymy się, co porzucać, a co przyjmować. I tu w 35 rozdziale od pierwszego wiersza czytamy: Potem rzekł Bóg do Jakuba, wstań, idź do Betelu i osiądź tam. Zbuduj tam ołtarz Bogu, który ci się ukazał, gdy uciekałeś przed Ezawem, bratem swoim. Wtedy rzekł Jakub do swojej rodziny i do wszystkich, którzy z nim byli. Usuńcie obcych bogów spośród siebie, oczyśćcie się i zmieńcie szaty wasze. Co się stało? Do tego momentu Jakub i te wszystkie bałwanki poruszają się razem z tym jego przemieszczaniem się. Człowiek Boży, a w jego namiotach są bałwany. I kiedy Jakub słyszy o tym, że ma iść zbudować ołtarz Panu Bogu, on nie chce robić tego inaczej, jak w sposób czysty. Nie chce mieszać Boga ze swymi bałwanami. Co my byśmy dzisiaj powiedzieli, jeśli Bóg by powiedział, idź i złóż mi owoc warg twoich, jako miłą woń dla mnie. Czy byśmy poszukali sobie miejsca ustronnego? Czy byśmy spojrzeli na krzyż? Czy wszystko jest z nas na nim? Czy jesteśmy ukrzyżowani, aby owoc warg naszych był miły Bogu? Czy chcielibyśmy się oczyścić, czy chcielibyśmy sobie tak z biegu, z marszu coś zrobić i pójść dalej? Jakub był świadomym Boga, doświadczył już wiele z Bogiem i on wiedział, jeśli to mam zrobić, to musi to być czyste, musi to być takie, co się Bogu będzie podobać. Wstawszy bowiem, pójdziemy do Betelu, tam zbuduję ołtarz Bogu, który mnie wysłuchał w dniu niedoli mojej i był ze mną w drodze, którą odbyłem i oddal Jakubowi wszystkich obcych bogów, których mieli i kolczyki, które mieli w uszach. Jakub zaś zakopał je pod dębem koło Sechemu. Zostało to usunięte. Chwała Bogu. Powiem wam, Słowo Boże jest jak takie źródło czystej wody. Kiedy zaczynasz pić, zaczynasz doznawać, że to cię otrzeźwia i zaczyna ci dodawać sił. Posila cię, żeby odpowiednio reagować na Boże Słowo. Żeby przyjmować je w sposób godny Boga. Żeby się cieszyć tym, że to, co robimy dzisiaj, robimy dla Boga. Nie dla idei, nie dla starego sposobu pokazania swojego ja, ale chcemy poprzez to, że słuchamy się Boga, pokazać, kim jest nasz Bóg, że On jest święty, że On przyszedł do nas swoim Synu, żeby zbawić nas z naszych grzechów, uwolnić nas z tego wszystkiego, kim staliśmy się bez Boga, aby On mógł być z nami, aby mógł z nami przebywać. Największy, najwspanialszy przywilej, największy obraz łaski, że tacy ludzie jak my mogą się pozbywać tego, czego Bóg nienawidzi. Dlatego, że Go cenimy, że szanujemy Go i wiemy, że On jest święty. A więc kiedy tylko słyszymy, kiedy Bóg mówi,
Złóż mi siebie. To sprawdzamy, czy na krzyżu jesteśmy w pełni. I nie ma w tym potępienia. Jest to szacunek dla Boga. Z bojaźnią i drżeniem będzie sprawować swoje zbawienie. To jest szacunek wobec świętego Boga, który dał nam drogę, abyśmy mogli, idąc nią, oddawać Mu cześć w duchu i prawdzie. A więc każde słowo ma wartość. Kiedy Bóg mówi, że jest ze swoim synem, to znaczy, że syn jest czysty. Że syn jest wierny swojemu ojcu. Że syn wypełnia wolę ojca z całego serca. Jest ona mu miła. Księga Jozuego, 24 rozdział, 14 wiersz. Oddajcie tedy Panu zbożną cześć i służcie Mu szczerze i wiernie. Usuńcie bogów, którym służyli wasi ojcowie za rzeką i w Egipcie, a służcie Panu. Komu służyli nasi ojcowie, jeśli byli nienawróceni, żyli sobie w pogański, światowy sposób? Jakiemu bogu służyli? Pijaństwa, zdrad, mamony, złości? Jakiemu bogu? Ciemności. Służyli diabłu. I kiedy znowuż mamy być z Bogiem, znowu słyszymy te słowa. Nie służcie już tym Bogom, którym służyli wasi ojcowie, tak jak Piotr jest napisane, że krew Jezusa oczyszcza nas od tego, co nabyliśmy poprzez ojców naszych. Jeśli chcemy czcić Boga, aby On był z nami, jak mówimy, że chcemy, to musimy pozbyć się tego wszystkiego, co zaprowadziło Pana Jezusa na krzyż. Oczyszczać się, usuwać to, co kiedyś było czymś normalnym w naszym życiu. Ale stało się nienormalnym z chwilą, kiedy dowiedzieliśmy się, że Bóg, któremu mamy służyć, jest to Stwórca nieba i ziemi, rzeczy widzialnych, niewidzialnych. Święty, Wszechmogący Bóg. A Duch Święty zachęca nas do tego. To jest piękne, kiedy Duch Święty pracując zachęca nas do tego, abyśmy właśnie korzystali z tego, że można się oczyszczać w krwi Jezusa. Że można uwalniać się od tego, co oddzielałoby nas od wieczności. 23 wiersz tego samego rozdziału. A on na to: usuńcie tedy obcych bogów, którzy są pośród was, i skłońcie serca wasze do Pana Boga Izraela. To jest, wydawałoby się, nie do pomyślenia. Ci ludzie już tyle lat chodzą, słyszą Boże słowa, widzą, jak Bóg daje im zwycięstwa, i cały czas niosą swoich bożków. Zobaczcie, jak czasami człowiek wierzący może iść i dalej nie zakończyć swojego oddawania chwały innym Bogom. Także chwal Boga za Jego łaskę. Chwal, że możesz to czynić. Chwal, że Słowo Boże cię przekonuje, że Twój Bóg jest święty i Ty świętym masz być, święto, bo Twój Bóg jest święty. Oczyszczasz się, bo masz tą możliwość. Nie płacisz za to. Nie chodzisz gdzieś tam, tylko po prostu przychodzisz przed oblicze Boże w Jezusie Chrystusie i przyjmujesz to, aby krew Jezusa Chrystusa oczyszczała cię od każdego grzechu i oddziela się przez krzyż od wszystkiego, co nie jest Chrystusem. To jest piękne, chrześcijanie, powiem wam. Wykorzystać życie po to, żeby być kiedyś w tym wspaniałym zgromadzeniu chwały, razem z tymi wspaniałymi aniołami, z wspaniałymi cherubami i wspaniale czystości uwielbiać Stwórcę nieba i ziemi, Boga Wszechmogącego, Ojca naszego. To jest wspaniale móc wykorzystać dzisiaj ten czas. To jest wspaniale być tym, który zapomina o tym, co za nami, a myśli o tym, co przed nami.
Dzięki temu możemy się przygotowywać na to wspaniałe spotkanie z Bogiem. Oni szli, jak długo to nieśli, aż w końcu słyszą, wyrzućcie to wszystko. Jeśli chcecie Bogu służyć, wyrzućcie to wszystko. Skończcie z nadzieją pokładaną w cielesności. Skończcie z nadzieją pokładaną w starym, grzesznym ja. Chrześcijaństwo jest najpiękniejszym wydarzeniem na tej ziemi. Największą chwałą jakakolwiek tutaj na tej ziemi się zjawiła, gdyż my jesteśmy więksi od tych, którzy byli przed nami. Najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy od największego człowieka, który był na tej ziemi. Dlatego, że nasze stare życie zostało zakończone na krzyżu. Chrystus umarł już i zmartwychwstał. Korzystajmy z tego i cieszmy się tym i chlubmy się. Nie patrz na ludzi, nie patrz jak ludzie wobec ciebie reagują. Niech to ci nie interesuje tak, jak to, jak Bóg wobec ciebie się zachowuje każdego dnia. Ludzie będą zniechęcać cię do prawdziwego chrześcijaństwa. Będą swoją postawą demonstrować niewiarę w Boże Słowo. Będą się trzymać swoich bożków domowych i będzie to widać. Poprzez to, jak się zachowują w różnych doświadczeniach. Inaczej można powiedzieć, w doświadczeniach patrzysz, jaki to dom. Kto tam mieszka? Kto tam włada i kto zarządza tym domem? Doświadczenia najlepiej pokazują, czy to jest Chrystus, czy dalej własny ja. Także patrz się na Pana i patrz w Boże Słowo. Jeśli ono do ciebie mówi, że jest jeden Bóg i ten Bóg jest zazdrosny o swoje miejsce w tobie i we mnie, to nie daj zeszkalować tego miejsca czymkolwiek złym. A jeśli takie coś by się pojawiło, to oczyszczaj się z tego i nie pozwól, żeby to w tobie przebywało. Bo jesteś dla Boga. Nie patrz się, że inni może będą sobie pozwalać na różne hece i mówić, że są chrześcijanami. Ty patrz na Chrystusa, który nigdy nie robił tych rzeczy i mówił, że jest Synem Boga. I to jest prawda. Pierwsza Samuela, 7 rozdział. Najpiękniejszy czas, wykorzystujmy go uczciwie, polegając na tym, kim dla mnie i dla ciebie jest Jezus Chrystus. I 7:3 czytamy, i rzekł Samuel do całego Izraela, mówiąc, jeżeli chcecie z całego serca nawrócić się do Pana, usuńcie obcych bogów spośród siebie oraz Asztarty i zwróćcie wasze serca do Pana i służcie wyłącznie Jemu, a wybawi was z ręki Filistynczyków. A więc widzimy słowa, które padają, usuńcie, usuńcie i usuńcie. A oni co robili? Powiedz, komu naprawdę jest szkoda własne ja? Własne ja szkoda jest tylko temu, który miłuje własne ja. I choć słyszy o krzyżu, nie pozbędzie się swego ja, bo miłuje własne ja i nie chce ukrzyżowanego ja. Ale ten, który nienawidzi własne ja, pozbywa się tego, usuwa to i zaczyna korzystać z Bożej rzeczywistości, by wnosić dobro. Zobaczcie, ile między wierzącymi ludźmi jest ludzi, którzy nie przynoszą dobra Chrystusowego i mienią się chrześcijanami, którzy widać, że towar, który przynoszą, nie jest Boży, jest to Bożek jakiś, ale to nie jest Bóg żywy i prawdziwy, bo nie ma w tym świętości, czystości, nie ma w tym zbawionego człowieka, nie ma w tym nowego człowieka. To znaczy, że coś jeszcze stare jest pielęgnowane i trzymane. Póki czas. Zobaczcie, ile wezwań w Biblii. Kolejne. Wyrzućcie te swoje bałwany. Miłości chcę, nie ofiary. Radości, nie opuszczonych rąk. Wdzięczności, a nie chodzenia, jakby Bóg uczynił nam największą krzywdę.
Druga Kronik. Wspaniały czas, Boży czas, czas Jego łaski, czas Jego miłości. Piąty wiersz. 29 rozdział. Piąty wiersz. Rzekł do nich, słuchajcie mnie, Lewici. Poświęćcie się teraz i poświęćcie świątynię Pana Boga waszych ojców i usuńcie nieczystość z miejsca świętego. Wszędzie to przynoszone, wszędzie przynoszone. Człowiek z tym swoim bożkiem pcha się wszędzie, nawet do miejsca świętego się wypchali. Ale przychodzi znowuż Boże wezwanie. Usuńcie to z tego miejsca. Usuńcie to z tego miejsca. I zabrali się ci, którzy byli do tego wyznaczeni, aby pilnować tego i rozpoczęli usuwanie. Drugi Koryntian, 6 rozdział. Chwała Bogu. Cieszę się, bo powiem wam, że Pan Jezus powiedział potężną, potężną prawdę. Powiedział takie słowa, kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Kto z Boga nie jest, nie słucha. Po tym rozpoznacie, kto jest z Boga, a kto nie. Nie ma to, że człowiek opowiada wielkie rzeczy. Kto z Boga jest, ten słucha słów i wykonuje. Kto nie, nie wykonuje. Kto miłuje Pana, ten czyni Boże Słowo. A więc ważne jest zobaczyć. Izraelici byli Bożym ludem, a stale kłopot z bałwanami. Świątynia. Boże działanie. Widzieli Boże cuda. I co czytamy tutaj w 2 Koryntian 6 rozdział od 14 wiersza. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Do kogo to jest napisane? Do ludu Bożego. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi. Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem, albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami. Skąd tu znowuż bałwany? Dlaczego świątynia Boża i bałwany? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, i będą Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. I nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was. I będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej bojaźni Bożej. To jest napisane do ochrzczonych ludzi. I bardzo często ochrzczonych Duchem Świętym. Wtedy się to działo bardzo szybko. Ktoś był ochrzczony, apostołowie wkładali ręce, Duch Święty zstępował. A więc do takich ludzi napisane jest to słowo. Aby porzucić to, co jest nieczyste. Usunąć to. Czas łaski daje tą możliwość, a miłość do Boga i do siebie nawzajem daje nam to, żebyśmy byli zdeterminowani w tym, aby sobie nawzajem w tym pomagać. Jeśli byś widział, że wykonujesz jakąś pracę na polu i robisz to w dwie osoby, ty robisz to, żeby był jakiś tam, powiedzmy,
przygotowane coś pod zasiew, a ktoś idzie za tobą i to wszystko psuje. Powiedz, bo możesz powiedzieć, dwóch do pracy wyruszyło. Tylko, że jeden robi, a drugi psuje. Tak często jest w chrześcijaństwie. Wielu nie myśli o tym, że to jest dla Pana i psuje to, co inni zrobili. Bo nie ma serca. Nie ma miłości do świętego Boga. Jest fantazja jakaś. Myślenie o sobie, że się wie lepiej. To powinno się niszczyć, a nie ratować. Ale jeśli człowiek idzie we dwóch i mają to samo serce, i ten sam zamysł, i ten sam plan, i ten sam Duch Boży napełnia tych dwoje, to nawzajem uzupełniają się, by wykonać to dla Pana w taki sposób, jak się Bogu podoba. I o tym mówi Słowo Boże. Jeśli widzisz, że ktoś psuje to, co ty robisz, to nie miej nic wspólnego z takim człowiekiem. Człowiek, który psuje to, co jest wypracowywane, aby Pan był uczczony, uwielbiony, po jednym, drugim napomnieniu, trzeba dać sobie spokój, aż się człowiek może sam upamiętać czy zastanowić. Bo w Bożej sprawie chodzi, żeby każdy był uniżony i żeby każdy chciał zrobić to dla Pana. W taki sposób, jak się Bogu podoba. Dlatego chociaż czasami może ktoś nieumiejętnie coś robić, ale jeśli ma serce, aby to czynić dla Pana, to ten człowiek oczyszcza się, aby czynić to w taki sposób, jak się Bogu podoba i będzie wzrastać ten człowiek. Dlatego też widzimy, że w każdym czasie byli ci, którzy psuli. Apostoł Paweł szedł i przygotowywał fundament, głosił, zradzał ludzi, a za nim szli ludzie, którzy zupełnie co innego mieli w planie. Zniszczyć to, co ten Boży człowiek zrobił. Popsuć, zakłócić umysł innym, którzy uwierzyli w Boga, żeby oni nie myśleli tak, jak Paweł do nich głosił. I w każdym pokoleniu tak jest. Są ludzie, którzy szanują pracę Bożą i tacy, którzy jej nie szanują. Są ludzie, którzy pozbyli się swoich bałwanów, bo wiedzą, że sprawa jest ze świętym Bogiem i tacy, którzy się ich nie pozbyli. Dlatego tak ważne dla mnie i dla ciebie jest, póki jest czas wędrówki, póki czas łaski, póki czas poznawania Boga, to tak ważne jest uczcić Go, uszanować Go poprzez to, że będziemy uważnie czytać Biblię, żeby tak żyć, jak jest w niej napisane. Ja wiem, że dzisiaj często jest tak, że się myśli, niech ten człowiek żyje w ten sposób, niech ten człowiek żyje w ten sposób, tak się myśli. Nie myśli się, ja mam żyć w ten sposób, tylko dlaczego tamten nie żyje w ten sposób. Mało jest ludzi, którzy myślą o sobie, czytając Biblię. Czy żyją w ten sposób, patrzą w Boże Słowo i mają albo smutek, albo radość z tego powodu. Że albo widzą siebie jeszcze, że tu nie dostaję, czy tam, albo widzą, chwał Bogu Boże, że taka praca się już wykonuje we mnie. Bóg jest Bogiem żywych, nie umarłych. Także wykorzystujmy czas. Żyjemy w takich czasach, gdzie zanieczyszczanie dokonuje się pośród wielu wierzących i dzieje się to tak coraz bardziej swobodnie, że wygląda na to, że Kościół to jest miejsce składowania brudów i nieczystości. Złożenia wszelkich śmieci tego świata. I im więcej tego brudu, tym lepiej. Kościół nigdy tym nie będzie. Kościół zawsze jest miejscem chwały. Także niech Bóg pomoże tobie i mi, abyśmy dobrze wykorzystywali ten czas, abyśmy usuwali także z miejsca świętego. Wiecie, że diabeł będzie chciał, aby zasiąść w świątyni Bożej, podając się za Boga, aby Go czczono jako Boga. Diabeł, nieczystość wnoszący Bóg tego świata, chce zasiąść i podać się za Boga i wielu tak zwanych chrześcijan będzie Go czciło jako Boga i będą Go szanować jako Boga, ponieważ to życie w nieczystości bardziej im pasuje niż życie w czystości. I będą mówić, tak, to jest prawdziwy Bóg. I tak się dzisiaj dzieje.
Widzimy to, że w ten sposób właśnie diabeł, który chce się zawsze uczynić wyższym od Boga i wszystkim, co jest nazwane od Boga, chce być jeszcze większy. Właśnie takie rzeczy próbuje robić. Ale my, wiedząc o tym, że Bóg nasz jest święty i czysty, chcemy raczej patrzeć w tym kierunku, żeby oczyszczać się, uświęcać się, aby przygotowywać się na to wspaniałe miejsce chwały. Będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami. Księga Izajasza. Księga Izajasza, pierwszy rozdział, 16 wiersz. Obmyjcie się, oczyśćcie się, usuńcie wasze złe uczynki sprzed moich oczu. Przestańcie źle czynić. Widzicie, Słowo Boże mówi, że my mamy się budować na Boży dom. Dom Boży ma być święty, bo Bóg jest święty. A więc nasze podejście do siebie nawzajem musi być coraz bardziej klarowne, czyste i widoczne, że nam zależy na Bogu. I to jest najważniejsza sprawa naszego bycia chrześcijanami. Chcemy świętego zgromadzenia dla świętego Boga i na tym nam zależy, żeby ci, którzy biorą udział w tym zgromadzeniu, byli święci, byli oddzieleni od zła, by oczyszczali się, porzucali swoje bożki domowe i brali to, co jest prawdziwe, aby budować się, aby wspierać się, aby czynić sobie nawzajem święte dobro. Po to właśnie przyszedł Jezus, aby tak było. Usunąć złe uczynki. Złe uczynki to jest właśnie życie dla samego siebie. Dla samej siebie. Życie z myślą ja. Bóg tak, ale Bóg w moim ja. Według mojego ja. Bóg. Według mojego widzenia, nie według Słowa Bożego, tylko według mojego widzenia Bóg, ja. Ale jeśli widzimy prawdziwie Boże Słowo, to jest niemożliwe, żeby człowiek nie doświadczył, że spotyka się z prawdziwym, świętym Bogiem. A Bóg pokornym łaskę okazuje, pysznym zaś się przeciwstawia. Pamiętajmy, napotkamy na wiele przeciwności, napotkamy na wielu ludzi, którzy będą mówić o Bogu, a życiem swoim będą go się wypierać. Bardziej będą zainteresowani psuciem niż budowaniem. Ale o tym Biblia mówi, że tak będzie. Miłość wielu oziębnie, wielu się odwróci. Będzie ich bardziej interesować to, żeby coś zepsuć. Żeby zepsuć Bożą radość w Bożym ludzie. Zepsuć ochotę na to, żeby wzrastać, żeby budować się. Zepsuć, zniszczyć. Niż zbudować, dodać otuchy, posilić. Okazać samym sobą czy samą sobą, że ja już umarłem. Teraz Chrystus przeze mnie dokonuje tego dzieła. Ale straszne miejsce czeka tych ludzi, którzy pozostaną w takim stanie, których bardziej będzie cieszyć zło niż dobro. List do Kolosan, 3 rozdział. Wspaniała możliwość wyrzucać bożki, wysuwać zło. Zobaczcie, kolejny raz Bóg mówi do swojego ludu, usuńcie to. To znaczy, nie chcę waszej śmierci, nie chcę, żebyście zginęli w swoim złym stanie. Chcę, żebyście byli szczęśliwym Bożym ludem, świętym, radosnym Bożym ludem. Nawet jest taka pieśń, ktoś ułożył. Uśmiechnij się, Pan zawsze z tobą. No bo to jest radością, kiedy możemy wiedzieć, że Pan jest z nami. Wspaniałe chrześcijaństwo, powiem wam. Im bardziej je poznaję, tym bardziej się cieszę, że takie święte słowo możemy czytać. I możesz się czasami nakarmić małą kromeczką. Ale ta kromeczka będzie bardziej dla ciebie posileniem, niż ktoś się naje całym chlebem. Bez oczyszczenia. Ile dzisiaj przeczytałeś? No, przeczytałem i to, i to, i to, i to. I co? No, przeczytałem. Wiem. I co? I dało ci to siły, żeby tak żyć? Lepiej mało i codziennie. Żeby to było widać, jak Słowo Boże pięknie działa, jak zmienia nas, jak daje nam radość i zadowolenie i wdzięczność. Chrześcijaństwo jest pięknym miejscem, powiem wam. Mimo wszystko, że diabeł chce zaciemnić to miejsce, jest najpiękniejszym miejscem.
Cieszę się, że Bóg uczy nas być chrześcijanami, chrześcijankami. Że to słowo dalej może do nas docierać. I trzeci rozdział czytamy: a tak jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej. O tym co w górze myślcie, nie o tym co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. I znowuż mamy, weźcie się za bałwochwalstwo, usuńcie je z siebie. Cóż macie wspólnego, skoro wy macie miejsce w górze? Tam siedzi wasz król i władca. Usuwajcie więc te bałwany spośród siebie. Usuwajcie wasze złe nastawienia. Usuwajcie wasze złe pomysły. Usuwajcie wasze szukanie swego. Usuwajcie żądanie sprawiedliwości, ale tylko dla mnie. Usuwajcie to, co jest wstrętne, ohydne. To jest tak ważne, by zrozumieć to. Każde słowo jest ważne. Wywyższa się nad kogoś, Bóg sprawdzi. Czy to On ciebie wywyższył? Jeśli sam się wywyższasz, to Bóg cię poniży. Bóg jest wierny, prawdziwy. A więc lepiej niech Bóg nas wywyższa. I niech nas napełnia chwałą swojej obecności. Wspaniałe miejsce spotkania z Bogiem. I idąc tam, oczyszczajmy się, usuwajmy z nas to, co złe. Tu nikt na nikogo w tym momencie nie napadł. Tylko jeśli z Bogiem mamy sprawę, Chrystus połączył nas z Ojcem, usuwajmy spośród siebie to, co jest nieczyste. To, co w 2 Koryntian też czytaliśmy. Umartwiajcie tedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Wspaniały Chrystus i wspaniała oblubienica. Najwspanialsze wesele, takiego nigdy nie było i nie będzie. Jak to jedno. I ty masz przywilej brać w tym udział. Już teraz przygotowywać się na uroczystość weselną. Czy będziesz tracić czas na cokolwiek innego? Czy będziesz się zajmować jakimiś brzonkami ludzkimi? Czy będziesz chodzić koło tego, bo ktoś cię skrzywdził? Będziesz się kręcić koło innych rzeczy? Czy załatwisz to i pójdziesz dalej za Panem? Bo Pan jest godzien, aby należeć do Niego w całej pełni. Z powodu tego przychodzi gniew Boży, mówi apostoł. Więc usuwajmy to, co wystawiałoby nas na Boży gniew. Pierwszy Koryntian. Wiecie, chrześcijanin wie, że nie ma czasu. Chrześcijanka wie, że nie ma czasu na to, żeby go tracić. Wykorzystujemy czas, bo wiemy, że dni są złe. I nie chcemy być uwikłani, ale chcemy być wolni. Wolni, by należeć do Pana, by poznawać Boże Słowo i żeby to Słowo przekształcało nas coraz bardziej, żebyśmy doznawali więcej i więcej chwały. Możemy spokojnie ufać naszemu Panu. On nigdy nikogo nie zawiódł. Każdy, który mu ufa, czy która mu ufa, nigdy nie będzie zawiedziony. On nas tak bardzo miłuje, że na pewno będzie dbać o naszą świętość, naszą czystość, naszą miłość, naszą radość. Nasz pokój z Bogiem. Będzie się troszczyć o to wszystko, żebyśmy mogli być z Nim teraz i na wieczność. Chwała Bogu za czas, wspaniały czas zwycięstwa Chrystusa na tej ziemi. Co z tego, że diabeł wylewa tyle swoich zepsutych rzeczy? Co z tego, że tak wielu chrześcijan i chrześcijanek chodzą ze swoimi bożkami? Możesz ich nie mieć. Ja jestem pewien, że Jozue nie miał żadnego bożka domowego w domu. Samuel też nie miał. Mojżesz też ich nie nosił. Paweł też nie skrywał niczego. I w tym 5 rozdziale tego 1 listu do Koryntian, 7 wiersz, czytamy: usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą paschę, jako baranek został ofiarowany Chrystus. A więc znowuż, jeżeli chcemy mieć społeczność z wspaniałym Bogiem,
Usuwajmy stary kwas. Co to jest ten stary kwas? Pierwsze to jest na pewno obłuda, bo Jezus mówił o tym, obłuda to jest ten kwas. Człowiek, który próbuje stwarzać pozory kogoś, kim nie jest, to jest ten kwas. Człowiek, który rozumie, że sprawa jest z Bogiem, ten człowiek pierwszy patrząc na siebie widzi potrzebę przemienianego swego życia, by Jezus był uwielbiony w tym człowieku. W tym człowieku nie ma kwasu, jest przaśnie, ponieważ człowiek poddaje się przemianom Bożym, aby Pan był uwielbiony, aby sprawa Boża posuwała się dalej. Chwała Bogu! Za każdego uratowanego i za każdą uratowaną siostrę czy brata. Chwała Bogu za każdego, który porzuci swoje złe ja. Nie patrząc się na tych, którzy nie porzucają. Bo nikt nie usprawiedliwia grzesznika, jeśli ten grzeszy. Nawet drugi grzesznik nie usprawiedliwia. Jeśli ktoś chodzi z kwasem i będzie ktoś inny chodził z kwasem, to żaden nie usprawiedliwia drugiego. Mamy porzucić kwas, mamy porzucić złe nastawienia, mamy porzucić szukanie swojej prywatnej sprawiedliwości. Mamy sprawiedliwość, która przewyższa każdą sprawiedliwość. Bóg zmiłował się nad nami, darowując nam nasze grzechy. Okazał nam wspaniałą łaskę, abyśmy i my innym okazywali łaskę. A jeśli jej nie okażemy, jeśli będziemy chodzić z tym, to Pan nam cofnie cały ten dług i już nigdy go nam nie zabierze. Po co ryzykować? Skoro mamy tak wspaniały przywilej przebaczania. Ja mam zamiar dalej korzystać z przebaczenia mojego Pana. I myślę, że Ty też masz zamiar korzystać z przebaczenia, ale jeśli nie będziesz przebaczać, to Tobie nie przebaczy Bóg. A więc porzucajmy ten stary kwas. Póki jest czas, bądźmy przaśni. Przaśny człowiek ma radość. Tak? Bo człowiek w kwasie ma stale ten kwas. I to, co czyni, czy mówi, ma kwas. Kwas ma w sobie. A przaśny człowiek ma radość. Zbawionego człowieka w tym jest radość zbawienia. Człowiek jest, kiedy go spytasz, ty jesteś doskonały? Tak, w Chrystusie. Ale sam doznaje, jak jeszcze potrzebuje Pana w tym czy w tym miejscu. I nie jest to człowiek, który mówi, wiesz, ja jeszcze w wielu rzeczach jestem zły. Ten człowiek może powiedzieć, gdzie potrzebuje Pana, który będzie pracować dalej nad nim w tej sprawie. Bo Jezus słyszy w modlitwach tego kogoś. Pani, przemień mnie tutaj. Bo Słowo Twoje Boże mówi tak. A ja widzę, że mi nie dostaje do Twojego słowa, Panie. Przemień mnie, żeby było tak, jak jest napisane ze mną. By był szczęśliwym człowiekiem wśród nieszczęśliwych. Jeśli nawet miałoby tak być. Żeby żałoba tego świata nie zabrała mi radości chwały życia wiecznego. Bym się mógł cieszyć z cieszącymi i smucić ze smucącymi. Bym żył. Byś żyła. Kto będzie usuwać, ten jest mądry człowiek. Pamiętaj, wróci Jezus. Sędzia wróci. Lepiej dzisiaj się poddawać Jego sądowi i doznawać, jak On pomaga nam, abyśmy usunęli to, co przeszkadzałoby nam wejść do wieczności. Chwała Bogu za ten piękny czas, bracia i siostry. Wspaniały czas łaski Bożej. Chwała Bogu, że możemy brać udział w dobrym boju, że walczymy o to, co jest Pańskie, to, co jest wieczne. Chwała Bogu za poruszone serca, które chcą żyć coraz piękniej, coraz bardziej patrząc na Chrystusa, sprawcę i dokończyciela wiary, widząc w Nim to, co Ojciec dał nam, abyśmy mogli z tego korzystać każdego dnia. I w tym pierwszym też Koryntian, piątym rozdziale, 13 wierszu czytamy: tych wtedy, którzy są poza nami, Bóg sądzić będzie. Usuńcie tego, który jest zły spośród siebie. Widzicie, łaska i cierpliwość, którą Bóg okazuje nam, ona sięga
tak daleko, tak głęboko, że wszystkie dzieci Boże mają też łaskę i cierpliwość nad wrogów swoich, okazując ją wiele czasu, ale kiedyś przychodzi moment, kiedy człowiek, który nie będzie chciał się zmieniać, będzie musiał usłyszeć, niestety, nie możemy mieć ze sobą społeczności. Tobie nie zależy na dobru Kościoła, Tobie zależy na złu, na nieszczęściu Kościoła. Nikt nie ma zadowolenia w tym, aby takie słowa wypowiadać, jeśli jest dzieckiem Bożym. Ale dzieci Boże zdają sobie sprawę też z tego, że tyle już zniszczeń wykonano. Wiecie, ludzie wiele wykonali pracy, żeby ktoś się ratował, a ktoś bezmyślnie niszczy to, co się robi, własną pychą, czy dumą, czy arogancją, nawet nie myśląc o tym. Że żyje wbrew Chrystusowi, przeciwko Chrystusowi. Nie jest łatwo kogokolwiek uratować. Nie jest łatwo kogokolwiek przyprowadzić do wiary. A jeszcze bardziej, żeby ten człowiek wytrwał na drodze sprawiedliwości. To jest bardzo delikatna praca, bardzo czuła i bardzo ważna, by nie tracić, ale zyskiwać. Bo ten, kto nie zbiera, już rozprasza, mówi Jezus. Już wykonuje złą pracę. Człowiek, któremu nie zależy na dobru, już wykonuje złą pracę. Trzecia Mojżeszowa, 19 rozdział. Chwała Bogu za to, że Bóg daje ochotne serca, żeby żyć dla Boga, żeby żyć dla Jego chwały. Nasze życie ma tylko wtedy sens, kiedy ono jest spożytkowane. Prawidłowo spożytkowane. Wtedy ono ma sens. 19:31 czytamy: nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani wróżbitów, nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi. Ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Nie wypytujcie ich. Wielu ludzi zajmuje się wywoływaniem duchów, ale bywa i tak, że są tacy, którzy wywołują duchy przeszłości. Szli za Pawłem ludzie, którzy mówili, jeśli się nie obrzeżecie, nie możecie być zbawieni. To byli źli ludzie. Nie pytaj się człowieka, który nie zna łaski, o to, co to jest łaska. Nie pytaj się człowieka, który nie zna miłości, o to, co to jest miłość. Tym bardziej, jeśli mieni się chrześcijaninem czy chrześcijanką. Nie pytaj się. Miej charakter, dziecko Boże. O dobre rzeczy pytamy się przede wszystkim Pana Jezusa Chrystusa, a także tych, którzy trzymają się Pana Jezusa Chrystusa. Bo można się zanieczyścić przez złe wypowiedzi kogoś, które niosą w sobie zgorzel, kwas, nieczystość wywoływania starych rzeczy. Dlatego jest tak bardzo ważne, żeby każdy z nas był tym naczyniem czystym, przeznaczonym dla Boga do celów zaszczytnych, byśmy wystrzegali się wszelkiej nieczystości, pospolitości, abyśmy mogli być zawsze użyci, aby Bóg przez nas mógł udzielić tego, co cenne, co prawdziwe, co wieczne. Bo póki żyje człowiek, jest nadzieja. Nigdy nie opieraj swojej żarliwości chrześcijańskiej patrząc na innych żarliwość. Najpierw patrz na żarliwość Chrystusa, potem dopiero na innych. Wtedy ocenisz, czy ta żarliwość jest prawdziwa, czy nieprawdziwa. Czy to jest oszukanie, czy to jest prawda. Tamci mieli żarliwość przecież. Wiele pokoliwali kilometrów. Szli za Pawłem, próbując zniekształcić to, co on mówił. Mieli gorliwość, ale to nie była rozsądna gorliwość. To była zła gorliwość.
Niech Bóg pomoże nam w tych czasach, kiedy się wiele niedobrych rzeczy dzieje. Oczyszczać się, uświęcać się. Znieść wiele przeciwności, wygrać w tej bitwie i wziąć udział w tym pięknym dotarciu do domu Ojca. Druga Mojżeszowa, 29 rozdział, od 43 wiersza. Objawił się tam synom izraelskim, a miejsce to będzie poświęcone moją chwałą. I poświęcę namiot zgromadzenia i ołtarz, a Arona zaś i jego synów poświęcę, aby byli moimi kapłanami. I mieszkać będę pośród synów izraelskich i będę ich Bogiem. I poznają, że ja Pan, ich Bóg, który ich wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby mieszkać pośród nich. Ja Pan, ich Bóg. Piękne. Jeżeli chcemy, aby Pan przychodził na te zgromadzenia, to oczyszczamy się, uświęcamy się, szukamy, aby korzystać z Biblii w taki sposób, aby usuwać z nas to, co jest złe. Co Bóg nazywa złem. Dlatego, że zależy nam na tym, żeby Bóg tutaj był. Pan Jezus chce być pośród nas, tam gdzie dwóch, trzech w imię Jego, tam On chce też być. Mamy piękny przywilej. Chcę wam jeszcze raz to powiedzieć. Piękny, że żyjesz jeszcze na ziemi. To jest taka łaska Boża, taki dar Boży, że jeszcze można, bo martwy lew co znaczy? Żywy człowiek może jeszcze robić te rzeczy, które są potrzebne. Jeśli ktokolwiek szuka swego, niech przestanie szukać swego. Niech zacznie szukać tego, co Pańskie. Zbyt cenne jest to, co stało się na krzyżu. Trzecia Mojżeszowa, 11 rozdział, 43 wiersz dalej. Nie kalajcie siebie samych przez spożywanie któregokolwiek płaza, który pełza, i nie zanieczyszczajcie się nimi, bo przez nie staniecie się nieczystymi. Albowiem ja, Pan, jestem Bogiem waszym. Uświęcajcie się i bądźcie świętymi, bo jestem święty. Nie zanieczyszczajcie siebie samych żadnym płazem, który pełza po ziemi. Bo ja, Pan, który was wyprowadziłem z ziemi egipskiej, aby być Bogiem waszym, bądźcie więc świętymi, bo ja jest święty. Bądźcie świętymi, bo jestem święty. To jest prawo dotyczące bydła i ptactwa i wszelkich istot żyjących, które roją się w wodzie i wszystkiego, co żywe pełza po ziemi, abyście rozróżniali między tym, co nieczyste, a tym, co czyste, oraz między zwierzętami, które się spożywa, a zwierzętami, których jeść nie wolno. Wiemy, pamiętamy to wydarzenie z Piotrem, kiedy Piotr widzi to płótno i tam te wszystkie pełzające i inne, nieczyste. I słyszy głos: Piotrze, zabijaj i jedz. Co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Teraz rozumiemy, Bóg mówił: nie mieszajcie się z innymi narodami. Nie mieszajcie się, żeby brać z nich to, co jest nieczyste. Bądźcie czyści, bądźcie święci, jesteście moim świętym ludem. Nie zanieczyszczajcie się. Nie zanieczyszczajmy się tym światem, ani zwyczajem życia tego świata, ani sposobem życia tego świata, ani sposobem podchodzenia do siebie nawzajem jak ten świat. Nie zanieczyszczajmy się tym, ponieważ jesteśmy ludem Boga, świętego Boga. Nie kalajmy się nastawieniami, jakie są w tym świecie. Nie kalajmy się brudami tego świata. Bóg chce przebywać z nami, chce się przechadzać. Chce napełniać nas chwałą. A więc nie karmmy się tym, co jest złe. Karmmy się tym, co jest dobre. Korzystajmy ze Słowa Bożego. Korzystajmy w taki sposób, by ono nas posilało i pokrzypiało i mówiło nam: amen, to jest prawda. To jest prawda. Naucz się cieszyć Bożym Słowem. Ono może ci przynosić smutek,
ale taki prawdziwy, taki potrzebny smutek. Ale ileż ono niesie w sobie radości, pokrzepienia, posilenia, dodania otuchy, wzmocnienia. Piękne Boże słowa, wspaniałe Boże słowa. Będziemy się karmić każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi, tymi, które nas smucą i tymi, które nas cieszą. Nie będziemy beznamiętni wobec słowa, nie będziemy wyobcowani wobec słowa, będziemy, albo ono będzie nas smucić, albo będzie nas cieszyć. Ale nie będziemy zasiadać jak ludzie, którzy siadają do Biblii i nic z tego nie wynoszą. Korzystajmy z tego, co tutaj jest do mnie i do Ciebie napisane. Dobrze wykorzystujmy to, co możemy czytać ze Słowa Bożego. Niech to właśnie nas napełnia i pochsila, pokrzepia Ciebie i mnie. Mamy przywilej uczyć się być obywatelami Królestwa Pana Jezusa Chrystusa. I cieszę się, że Bóg nas złączył właśnie w tej sprawie, abyśmy z tego mogli korzystać, że mamy wierzących braci i siostry na całej ziemi, którzy też czytają Biblię i też chcą żyć każdym słowem, które z ust Bożych pochodzi i też Bóg dociera, albo zasmuca, albo rozwesela ich serca i doznajesz, że na tej ziemi cały czas Boża praca jest realizowana. Pamiętaj o tym, korzystaj z tego w każdym czasie. Wykorzystuj ten czas po to, żeby przygotować się na spotkanie z oblubieńcem, aby razem z Kościołem, to jest piękne, kiedy oni pisali, pocieszajcie się nawzajem, nie smućcie się, jak ten świat się smuci, kiedy umiera ktoś w tym świecie, ale pocieszajcie się nawzajem, że nadejdzie dzień zmartwychwstania i wtedy wszyscy razem wyjdziemy naprzeciw powracającego Chrystusa i będzie to najpiękniejsza radość, radość całego Kościoła, całego Bożego ludu na przestrzeni wszystkich pokoleń, który wychodzi naprzeciw swojego wspaniałego Króla, oblubieńca Jezusa Chrystusa. Dojdźmy do tego dnia, wykorzystujmy ten czas, aby ten dzień był dniem, do którego tęsknimy, ale do którego się też przygotowujemy. Niech Duch Pana napełnia Boży lud. Amen. Amen.